jesteście cudowni, nie zmarnujcie tego. Decha, 6 ogólnopolski, jessa! Najlepszy festiwal w Polsce. Jakimi wrażeniami wyjeżdżacie z Dechy? Pozytywnymi. Wracamy za rok i coś niespodzianką. Przyjdziemy tak, że będzie... Była super organizacja. Spotkaliśmy tu samych fantastycznych młodych ludzi. Ale jeszcze w tym roku to w ogóle przeczycie samych siebie. Jesteśmy wiecznymi przyjaciółmi, mamy taką nadzieję. Podobało się? Z wrażeniem, że nagrodę dostałem w ogóle, więc... Nie wiem, co powiedzieć. Nie? Jestem pod olbrzymim wrażeniem, że ojcu dyrektorowi i ludziom, którzy tutaj z nim pracują, udało się stworzyć coś niepowtarzalnego. Wygraliśmy jako Teatr Kraty Browaru, co jest niesamowite. Natomiast z jakimi wrażeniami? No ja przyznam, że jestem w takim amoku jak po innych festiwalach zawodowych też, na których jeździmy i w ogóle nie ma różnicy, a tu jest lepiej, jeżeli chodzi o atmosferę. Mega. Tak naprawdę to po prostu czułyśmy się traktowane po królewsku. Atmosfera, byłaby tu, tutaj była cudowna i w tej młodości siła. No nie wiem, już się dzieje jakaś taka masakra. Jeśli chodzi o poziom, jeśli chodzi o to, jak to realizujecie, masakra. Dzięki, mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Mam nadzieję. No ja wyjeżdżam z Dechy ze zdartym gardłem jak zwykle, z cudownymi wrażeniami, z przepiękną atmosferą, z ludźmi cudownymi, którzy tutaj przyjeżdżają, z tymi 10 ekipami. Jesteście cudowni, po prostu wspaniali i kurde, mamy nadzieję, że za rok zgłosicie się jeszcze więcej tych teatrów, się zgłosi. Jak to mówił ten jeden pan, jesteście piękni, nie zmarnujcie tego. Essa!